byłego europosła i członka Rady Liderów Konfederacji Jarosława Iwaszkiewicza. Szanowni Państwo, temat jest smutny, bo Polska tonie w długach. Polska tonie w długach i to pokazują liczby, a liczby nie kłamią, więc powiedzmy sobie trochę dzisiaj o tych liczbach. Otóż oficjalny, jawny dług, ten najprostszy dług, który jest oficjalnie podawany Polski, który dotyka Polaków, wynosi już 1 bilion 384 miliardy złotych. No, to oznacza, że każda czteroosobowa rodzina jest zadłużona już na 130 tysięcy złotych, a to jest tylko dług jawny, jest jeszcze dług ukryty dwojakiego rodzaju. Jeden dług ukryty to taki, który wynika ze zobowiązań państwa wobec obywateli i razem z tym długiem ukrytym jesteśmy już zadłużeni na 4 biliony złotych, ponad 4 biliony złotych. Mało kto widział bilion złotych, więc sobie wyjaśnijmy, że 4 biliony złotych to są 4 tysiące miliardów złotych, a to jest 4 tysiące tysięcy milionów złotych. To jest ogromne zadłużenie, które w przeliczeniu na każdą przeciętną czteroosobową rodzinę wynosi już prawie 500 000 złotych, a więc można tą politykę PiS-u nazwać polityką dom minus. To jest, szanowni Państwo, skandaliczne zadłużenie wynikające z polityki Prawa i Sprawiedliwości i również naszych poprzedników. Zresztą to oficjalne zadłużenie wzrosło od początku ubiegłego roku, minionego roku, już o 100 miliardów złotych, a ostatni miesiąc to są kolejne 27 miliardów złotych, a więc to ten wzrost zadłużenia nabiera coraz większego tempa i będzie tylko gorzej. Ja zwracam uwagę, że Konfederacja walczyła o to 2 lata temu, żeby zakazać uchwalania budżetu z deficytem. Niestety wszystkie partie w Sejmie to zignorowały, a Janusz Korwin-Mikke chciał wprowadzenia tego zakazu już w 1992 roku. W 1989 roku nasze zadłużenie oficjalne wynosiło 41 miliardów zaledwie. Teraz to jest już grubo ponad 1000 miliardów, także gdybyśmy wtedy posłuchali Janusza Korwin-Mikkego, nie mielibyśmy tego problemu. Teraz każde dziecko rodzi się z ogromnym zadłużeniem i tak wygląda polityka prorodzinna PiS-u. O tym kolejnym ukrytym długu, który należy jeszcze wziąć pod uwagę, powie Jarosław Iwaszkiewicz. Dziękuję. Szanowni Państwo, usłyszeliśmy liczby dotyczące zadłużenia Polaków. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, jak wysokie zadłużenie jest pozabudżetowe. Otóż rząd wyprowadził 422 miliardy złotych bez kontroli parlamentu, bez wiedzy Polaków. Jaka to jest kwota, też można zobrazować na przykład w ten sposób, że 422 miliardy to jest na przykład 300 stadionów narodowych. Konfederacja jest przeciwko zadłużaniu Polaków. Konfederacja jest za transparentnością wydatków publicznych. Komisja Europejska prognozuje na przyszły rok dla Polski obsługę długu, koszty obsługi, samej obsługi długu na 100 miliardów złotych. Nie wiedzieć czemu rząd określa je na 66 miliardów. Ciekawe czemu? Otóż różnica bierze się stąd, że rząd nie pokazuje właśnie obsługi, kosztów obsługi tego ukrytego długu. Szanowni Państwo, dobrobyt bierze się z pracy, z oszczędności i z inwestycji. Nie z zadłużenia, zasiłków czy rozdawnictwa. Dlatego konieczna jest metanoia. I nie jest to jakieś słowotwórstwo czy nowomowa. Otóż znaczenie słowa metanoia to starogreckie dążenie do radykalnej odnowy życia. I to w duchu intelektualizmu i etyki. Intelektualizmu, czyli żeby nauka wróciła do prawdy, a etyki, z której wywodzi się prawo,
i żeby to prawo wróciło do moralności. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo.